Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pysznego tortu orzechowego z masą chałubową. Jest naprawdę bardzo smaczny, delikatny. Masa chałubowa nie jest za słodka. Oczywiście nadaje się zarówno na święta, jak również na zwykły dzień, na niedzielę, czy też na jakąś imprezę. Do przygotowania biszkoptu orzechowego będę potrzebować 10 jajek rozdzielonych na białka i żółtka, 1/3 szklanki bułki tartej, 1 szklankę cukru, 300 g orzechów włoskich startych w młynku do orzechów lub na takiej średniej tarce i szczypta soli. Szczyptę soli dodaję do białek. I krótko ubijam białka, żeby je spienić. Do spienionych białek dodaję połowę cukru, około 100 g. Reszta cukru będzie do ubijania żółtek. Białka ubijam na sztywną pianę. Po kilku minutach białka są już ubite. I teraz będę ubijać żółtka. Do żółtek wsypuję resztę cukru i ubijam, aż masa zrobi się jasnożółta. Masa zwiększyła swoją objętość, ma jasnożółty kolor. Żółtka mam już ubite. Orzechy przesypuję do miski. I dodaję bułkę tartą. Mieszam. Do orzechów z bułką tartą przekładam ubite żółtka. Mieszam orzechy z żółtkami. I dodaję teraz stopniowo w kilku porcjach białka. Żeby zatrzymać jak najwięcej piany, białka z masą orzechową mieszamy bardzo delikatnie. Gotowe ciasto przekładam do foremki. Moja foremka ma 25 na 30 cm. Wyrównuję ciasto w formie i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 40 minut do suchego patyczka. Po upieczeniu wyjmuję ciasto z formy i wykładam na kratkę, zostawiam do całkowitego ostudzenia. Można też biszkopt upiec poprzedniego dnia i wtedy już będziemy mieli rano wystudzony. Do kremu będę potrzebować 200 g masła miękkiego, 500 g twarogu typu klinek, takiego trochę suchszego. Twaróg z wiaderka jest zbyt mokry. Mleko w proszku pełnotłuste. I 200 g chałwy sezamowej. Najpierw zblenduję twaróg. Twaróg powinien być taki raczej trochę suchszy. Serek z wiaderka jest zbyt wilgotny i masa będzie za rzadka. Twaróg mam już zblendowany i dodaję chałwy. Rozgniatam chałwę lekko mieszadłami miksera i ubijam twaróg z chałwą. Trwa to tylko chwilę. Chałwa bardzo ładnie się rozbija w twarogu.
Teraz dodaję 2 czubate łyżki mleka w proszku. Mieszamy mleko z masą serową. I krótko ubijam. Teraz sprawdzę, czy masa chałwowa jest dobra na słodkość. Dużo zależy od tego, jak kwaśny jest twaróg. Moja masa chałwowa jest za mało słodka, więc dodaję około 1,5 łyżki cukru pudru. Cukier dodacie według własnego gustu, w zależności od tego, jak słodką masę chcecie uzyskać. Znów próbuję i teraz jest już dobra. Ubijam miękkie masło na piórka. Masło po chwili jest już ubite. Tworzą się takie piórka. To znaczy, że masło już jest właśnie dobrze rozbite. I teraz będę dodawać po łyżce masy serowej do masła. I stopniowo ubijam. Dodałam już całą masę serową do masła. I teraz łopatką zbieram ze ścianek miski, z dna miski, żeby nie było takich miejsc, w których masło nie jest przemieszane z masą serową. Mieszam jeszcze raz krótko mikserem. Masa do ciasta jest już gotowa i mogę teraz składać ciasto. Biszkopt orzechowy mam już całkowicie wystudzony. Brzegi są odrobinkę wyższe niż środek ciasta, dlatego ścinam z brzegów tak mniej więcej około 0,5 cm z wysokości. Zdejmuję lepką skórkę, która jest na wierzchu ciasta. Bardzo ładnie schodzi. Przy pomocy noża można ją tak ładnie zrolować. Ta skórka jest naprawdę bardzo smaczna. Tutaj widać odrobinę białka, które mi się nie wymieszało dokładnie z orzechami, ale to nie wpływa w żadnym wypadku na smak ciasta. Teraz przecinam przy pomocy noża strunowego ciasto na 2 placki. I mogę już zacząć składać ciasto. Górną część ciasta odkładam na razie na bok. Dolną część posmaruję drzemem. Ja mam drzem porzeczkowy, taki gęsty, domowej roboty. Przepis na drzem z czarnej porzeczki znajdziecie na moim kanale. Więc w czasie sezonu na owoce będzie można go przygotować samemu. I tutaj też odrobina białka, która się nie wymieszała. Rozsmarowuję delikatnie drzem po powierzchni ciasta. Na tak przygotowany placek wykładam około 2/3 kremu. Krem rozprowadzam bardzo delikatnie, tak żeby nie wymieszać kremu z drzemem.
Reszta kremu zostanie na wierzch ciasta. Po wyrównaniu kremu przykrywam ciasto górnym plackiem. Delikatnie wyrównuję i troszkę przyciskam, żeby krem równo przykleił się do placka. Brzeg kremu wyrównuję łyżką. Wykładam resztę kremu na ciasto. I wyrównuję przy pomocy łopatki. I teraz można ozdobić ciasto według własnego gustu. Ja dzisiaj użyję masy kajmakowej. Przełożyłam masę kajmakową do woreczka cukierniczego i wycisnę taką kajmakową kratkę na ciasto. Tak przygotowane ciasto wkładam do lodówki na całą noc, żeby masa dobrze stężała. Następnego dnia ciasto można kroić i podawać. Ciasto z biszkoptu orzechowego jest naprawdę bardzo smaczne. Krem nie jest zbyt słodki, ma lekki posmak chałwy i naprawdę jest bardzo, bardzo smaczny. Idealnie sprawdzi się jako ciasto świąteczne, ale również jako ciasto na imprezę czy po prostu na niedzielę. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.